Hello beautiful people! Dzisiaj przychodzę do Was ja, Laurka, z obiecanym filmem Makijaż ulubieńca. Mimo, że nie będzie to makijaż zbytnio dzienny, może też być tak, że na przykład coś mi nie do końca wyjdzie, bo zwykle tak jest, że jak chce się coś zrobić fajnie, to nie wychodzi wcale fajnie. No ale trzymajmy kciuki, że będzie ok. Ja na twarzy już mam swój ulubiony krem z Dermedic, którego nazwy nie pamiętam, a którego tu zobaczycie. Mam również twarz spryskaną tonikiem z ziai, którego trzeba nałożyć bardzo dużo, aby w ogóle tę twarz orzeźwić i stonizować. Także tak to właśnie wygląda w praktyce, moi drodzy. Najgorsza rzecz z możliwych jest taka, że nie zmoczyłam sobie gąbeczki Beauty Blender, co wiąże się z tym, że właśnie teraz, kiedy już się przygotowałam z kadrem i w końcu usiadłam po pół godzinie przygotowywania tego, żeby tutaj właśnie zacząć nagrywać, muszę znowu wyjść i zmoczyć moją gąbeczkę Beauty Blender. Przy okazji, jak już byłam zmoczyć tę gąbkę, to postanowiłam, że przyniosę te dwie rzeczy, o których przed chwilą wspomniałam. Jest to krem Dermedic Hydra in 2, który jest silnie nawilżający, oraz tonik z ziai, kiedyś już pokazywałam we vlogu, oczyszczanie liście manuka, i wygląda on w ten sposób. Te dwie rzeczy mam już na twarzy nałożone jakiś czas temu, a teraz biorę się za nałożenie mojej ulubionej bazy pod podkład. Jest to baza rozświetlająca z firmy Golden Rose i wygląda ona w ten sposób. Ja ją uwielbiam, ubóstwiam i po prostu kocham, więc dlatego też jest moim towarzyszem każdego makijażu. I powiem Wam, że nie jest to produkt, po którym osobą z cerą mieszaną będzie się świeciła twarz, ale moim zdaniem bardzo fajnie nawilża i tak dodaje takiej świeżości naszej cerze, ale też nie daje jakiegoś przesadzistego efektu rozświetlenia. Kolejną rzeczą, którą ja używam na co dzień, którą uwielbiam i też którą pokazywałam w ostatnim vlogu, ale nie pokazywałam co to jest, jest to podkład fluid kryjący Cover Bielenda Makeup Academy w kolorze numer 1. Ja mam również kolor numer 2, ale on był trochę dla mnie za ciemny na zimę, więc udałam się do drogerii Rossmann, aby kupić kolor numer 1. Ten kolor jest idealny na zimę dla wszystkich tych osób, które normalnie w lato albo przez większość roku są bardziej wpadające w żółty kolor skóry, ponieważ on jest typowo beżowy. Więc nie będzie się Wam odcinał jakoś chamsko, nie będzie za żółty, będzie w sam raz. I ja nakładam go w ten sposób, że najpierw sobie nakładam go palcami zawsze na twarz, a dopiero później go rozsmarowuję gąbeczką Beauty Blender, a w zasadzie nawet słowo rozsmarowuję nie jest adekwatne, ponieważ ja go nie rozsmarowuję, tylko ja go wklepuję i wprowadzam w skórę. Jak widzicie, tutaj mam troszeczkę z boków twarzy niedoskonałości, ale to wiecie, raz na jakiś czas mogą być. No i wtedy biorę się za to, aby właśnie wprowadzić ten produkt w moją buzię i robię to moją już troszeczkę wysłużoną gąbeczką Beauty Blender. Wysłużoną, ponieważ już trochę czasu ma i już tak nie wygląda idealnie. Ale jak żyć, jakoś trzeba. Jak widzicie, podkład ten ma całkiem spoko krycie. Jeżeli chcecie, mogę Wam zrobić odrębny film na ten temat, ponieważ dziś nie będę Wam tutaj mogła opowiadać o każdym kosmetyku jakoś w sposób rozwinięty, dlatego że śmiem przypuszczać, iż nie chcecie spędzić ze mną połowy dnia. A ja wiecie, ja nie mogę mieć popisu do tego, żeby się rozgadać, bo jak ja mam możliwość się rozgadać, no to jest masakra. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie filmik o tym podkładzie. Tak to zrobię, czy będziecie chciały, czy nie. Uważam, że jest to podkład, który jest godzien absolutnie swojej ceny i uwagi. I jak mam być szczera, to z takich tańszych produktów, to bardziej kryjącego i fajnego. Fajne to słowo, które chciałam nie używać w filmach. Nie, wcale nie jest fajne. Jest po prostu zajebisty. Sama możecie widzieć, jakie on ma krycie, ponieważ moje obrzodzenie na twarzy, że tak powiem, zelżało. Dobra, i teraz przechodzę do mojego ukochanego korektora. Korektor ukochany Laurki to korektor, jak każdy to może wiedzieć, L'Oreal Too Much w kolorze 2 Vanilla.
jest on cudowny. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze nie wali się pod oczami, po drugie nie daje efektu skorupy pod oczami, po trzecie ma idealny żółty kolor jak na moje fioletowe elementy pod oczami i oprócz tego też ma dość fajne krycie jak na to, że jest produktem drogeryjnym. Tak więc spełnia moje wszystkie oczekiwania. Ja go kupuję wtedy, kiedy jego cena również jest dla mnie przystępna i wynosi maksymalnie około 20 zł. Od razu ta twarz wygląda 100 razy lepiej, jak się już ma podkład i korektor pod oczami, na powiekach i powiem wam, że to już jest taki stan, w którym ja mogę nawet wyjść z domu. Dobra, teraz użyję mojego pudru już, który wygląda tragicznie. Puder Ben Nye Banana. Już on się wykańcza, mój puder z Vivo Fixing Powder też się skończył, co gorsza od czasu kiedy mi się skończył, byłam 100 razy w Rossmanie i go nie było, więc szykuję się o płacz i zgrzytanie zębów, ponieważ jak to mi się skończy, to ja nie wiem czego będę używać, sobie utrwalam obszar pod oczami, ale wygląda na to, że będę musiała sobie kupić na stronie charakteryzatorni, czy jak ta strona się nazywa, po prostu opakowanie Ben Nye'a. Możecie też go kupić na AliExpress. Oczywiście nie będzie to oryginał. Natomiast ja nie będę wam tego doradzała ani polecała, ponieważ nie chcę później dostawać komentarzy, że ktoś ma owrzodzoną twarz. Resztę twarzy przypudruję sobie pudrem z Eveline Cosmetics Golden Caramel i on jest pudrem, który jest po prostu w kamieniu. I ja nim sobie omiatam odrobinkę szyję oraz resztę twarzy. Perfect. Dobra, i teraz tak. Ja od razu, bo ja tak ostatnio robię, więc teraz też tak zrobię, bo why not? Nie wzięłam, nie wzięłam. Dobra. Użyję sobie pudru brązującego bronzera, znaczy się z The Balm Bahama Mama. On już u mnie również sięgnął tenka i nawet ciężko będzie mi to pokazać, żeby mi coś stąd nie wyleciało. No, tak czy siak biorę to, używam pędzla z Sunshine Minerals i moi drodzy, otrzepuję go porządnie, aby nie mieć jakichś plam. Ostatnio któraś z was pytała się na Instagramie, co ja mam ostatnimi czasy przez większość zdjęć na twarzy za bronzer, więc śpiesząc z odpowiedzią, to albo The Balm Bahama Mama, albo jest to Coco Beyond Dessert. Teraz wam powiem parę słów od siebie. Mianowicie, chciałam wam powiedzieć, że ja o wiele lepiej czuję się w wykonywaniu dla was takiego makijażu na luźno, tak jak właśnie teraz to robię, ponieważ jak wiecie, ja nie jestem profesjonalistką i po prostu dla mnie to była za duża presja, kiedy ja czułam sama, że ja tutaj jestem odpowiedzialna za losy makijażowe ludzi na tym świecie. A tak jak robię to na luzie i nie jestem profesjonalistką i nie próbuję nią być, to robię to po prostu po swojemu, po ludzku, metodą prób i błędów, tak jak umiem najlepiej, ale to, że w mojej opinii to jest, że umiem najlepiej, nie oznacza, że jest to najlepiej. Więc tak się czuję zdecydowanie lepiej i mi się wydaje, że też jest to bardziej wiarygodne. Więc po prostu przechodzę do kolejnej czynności i jest to róż. Róż z paletki Vivo, 3 Steps to Perfect Face i już jest ta paletka na maksa zajechana. Ale ja się tego nie wstydzę, ponieważ twierdzę, iż to pokazuje tylko, że ją lubię i że nie używam przed wami niczego, co na co dzień nie używam. I ten róż jest spoko, ponieważ on ma w sobie troszeczkę drobinek. I on ma taki kolor rose gold, ja bym to nazwała. I on moim zdaniem daje twarzy bardzo fajny, taki zdrowy look. I jeszcze za chwilę w połączeniu z rozświetlaczem, który jest również w tej paletce. Normalnie bym też użyła bronzera, no ale jak widzicie, bronzer się skończył. Używam teraz rozświetlacza z tej samej paletki i pędzelka do rozświetlacza z Real Techniques. Okej, rozczesałam sobie teraz moje, słuchajcie, brwi. I użyję sobie teraz produktu, którego ostatnio używam i lubię i jest to Golden Rose Long Stay Liquid Brow Liner i wygląda on tak, ma taką końcóweczkę, ale ja tej końcóweczki nigdy nie
używam, ponieważ używam normalnego pędzelka, ponieważ jest bardziej precyzyjnie, kolor najjaśniejszy 01. Jak ktoś lubi mieć precyzyjnie podkreślone brwi, to się polubi z tym produktem, tylko przestrzegałabym przed używaniem tego pędzelka, bo który jest oryginalnie, ze względu na to, że po prostu możecie sobie zrobić za grube linie i nie ma takiej kontroli aż nad tym, a jak się nałoży pędzelkiem typowo do brwi, no to wtedy zupełnie jest inny temat. No i się to robi o wiele łatwiej. No i co? I wygląda to w miarę naturalnie, nie? W miarę spoko. Bez przegięć, bez jakiegoś totalnego Instagrama. Troszkę precyzji jest. Już pomijam fakt, że moje brwi idą w przyszłym tygodniu do mojej pani Beatki brwiowej. Więc pani Beatka je naprawi, bo już też wołają pomsty do nieba. Niestety, moi drodzy, moje brwi dzisiaj idealnie nie będą, bo wyglądają nieidealnie. Teraz sobie od dołu podkreślę tą linię brwi trochę brzydenka. I teraz, moi drodzy, sobie biorę pędzelek syntetyczny od Sunshade Minerals i podkreślam sobie te brwi od spodu. I widzicie, ja na przykład najlepiej się czuję w takim makijażu, jak mam teraz, czy prawie w żadnym. Tak się ostatnimi czasy przyzwyczaiłam. No ale dobra, dzisiaj nie będę aż taka nudna, więc coś pokombinuję i powiem wam, że właśnie teraz widzę, że ktoś się na Instagramie zapytał, już wam powiem nawet kto. Ordinary Girl zapytała się, czy cienie to do Eva Cocoa Blend, bo wrzuciłam wam właśnie zdjęcie z takiego mojego backstage'a tych nagrywek. I tak, moja droga Ordinary Girl, te cienie to Zoeva Cocoa Blend, czy Cocoa Blend. I jeszcze mam jedną paletkę i ta paletka się nazywa Retro Future. I obydwie te paletki lubię, w sumie mam jeszcze jedną, Rodi Rubel, i też jest fajna. I teraz tak, tu jest, ta paletka jest w ogóle przecudowna, te kolory są przeboskie. I ta druga, czyli Cocoa Blend, czyli najbardziej zajechana przeze mnie paletka, ma takie kolory typowo po prostu ciepłe i po prostu idealne. I ja po prostu znowu nadużywam słowa po. Powiedziałam wcześniej, w momencie kiedy mi przerwało nagrywanie, że zaczynam od cienia Bitter Start. I ten cień zdążyłam już, jak się nie nagrało, nałożyć sobie pod łuk brwiowy. Chwała Bogu, postanowiłam wówczas skontrolować, czy wszystko jest w porządku, bo wtedy bym się zdenerwowała, bo nagrałabym o wiele więcej, a nie widzielibyście tego wy. Dobra, teraz słuchajcie, postanowiłam, że wykonam jednak makijaż taki bardziej mój, powiedzmy sobie, dzienny, nie będę szalała aż tak z kolorami. Więc zacznę sobie od cienia takiego transferowego i będzie to ten cień, który się nazywa Substitute for Love i nałożę go sobie pędzelkiem od Zoeva w numerku 221 Luxe Soft Crease. I powiem wam, że to są czynności, które ja naprawdę wykonuję standardowo przy w zasadzie każdym makijażu. Jeżeli już używam cieni, to zawsze używam takiego ciepłego cienia właśnie tutaj w załamanie. I oczywiście zawsze staram się porządnie rozetrzeć ten cień, bo blending is my cardio. Yeah. Ja mam te wstawki z tym angielskim, to jest takie głupie po prostu, ale no ja już tak, to już jest część mojej osobowości i ja się nie mogę tego wyzbyć, więc jak komuś się to nie podoba, no to ma pecha, bo ja tego na pewno nie będę zmieniała tylko dlatego, że komuś to nie pasuje, albo że ktoś uważa, że to jest głupie. Powiem wam, że dzisiaj właśnie rano stwierdziłam, że normalnie mam taką ochotę na to, żeby się trochę pomiziać pędzlem i żeby rozcierać, żeby ten efekt uzyskać. O Jezu, strasznie mi to dzisiaj naszło. Więc teraz spełniam swoje zachcianki, słuchajcie. Teraz te oko wygląda na takie bardziej otwarte, musicie przyznać. No i teraz kolejny cień, którego użyję również z tej paletki Cocoa Blend, to będzie cień, który się nazywa Freshly Toasted. I tutaj muszę się zastanowić, jakiego pędzelka użyć, bo mam pewien plan, jak to uczynić. Dobra, użyję pędzelka z AliExpress, który wygląda tragicznie.
Tak czy siak muszę go użyć, bo on chyba spełnił moje oczekiwania. I odrobinkę jeszcze zaznaczam sobie załamanie, ale od spodu, tak jakby, czyli nie będę już teraz tego rozcierała powyżej, tylko podkreślam załamanie od spodu typowo. Widzicie? Teraz znowu że żel na brwi z Golden Rose Brow Styling Gel, żeby troszeczkę utrwalić te włoski. Nie jestem zadowolona z tych brwi, no ale muszę to jakoś przeżyć, zanim nie pójdę znowu na brwi. Dobra, oczywiście najchętniej bym zaszalała z tym kolorem, z tym i z tym i z tym, ale wezmę chyba ten, ponieważ no tak jak mówię, chcę troszeczkę mniej dzisiaj przyszaleć, ze względu na to, że po prostu chciałabym go nosić w ciągu dnia, a nie musieć go zmywać po tym filmie. Więc wezmę sobie cień z paletki Retro Future o nazwie Rose Gold i chyba sobie go wklepię na środek powieki. Nie wiem, czy on nie będzie za jasny czasem do tego makijażu. Palcem to robię, bo palcem mi się takie cienie foliowe najlepiej nakłada. No a dzięki temu właśnie cieniowi Rose Gold ten makijaż będzie taki trochę świeższy, bo będzie troszeczkę miał elementy błysku. Nakładam go na cały ten obszar, który miałam tutaj wolny poniżej załamania powieki. Użyję tego tego Freshly Toasted i Substitute for Love, żeby troszeczkę ten kącik tutaj dokończyć, bo on taki jakiś mi się pusty wydaje. Bo wiem, że jak zrobię sobie kreskę, to ten makijaż u mnie to już będzie taki mega wieczorowy, bo ja się odzwyczaiłam też od kreski, to powiem szczerze, całkowicie. Kiedyś nie umiałam sobie wyobrazić bez niej żywota mego. Okej, okay, tak to wygląda na chwilę obecną. Dość mi się to podoba, powiem wam szczerze. I teraz naprawdę się muszę pohamować. Pohamuj się. W ogóle te palety dwie, to ja wam powiem, ja po prostu Zoewa to... Zoewy nic nie przebije, no nie ma takiej możliwości w ogóle. Awesome! Ale chyba kreseczki dzisiaj nie namaluję, bo ona mi trochę obciąży ten makijaż. Więc przejdę od razu do tuszowania rzęs, żeby już mnie nie kusiło, żeby tutaj nic nie robić więcej. I cienia. Tuszu, którego użyję, to będzie tusz z L'Oreal Sculpt False Lash Wings, którego robiłam test na moim kanale i który nawet ktoś wygrał. I teraz właśnie delikatnie tylko przeczeszę sobie rzęsy górne, ponieważ będę i tak przyklejała rzęsy sztuczne, moje ukochane arderki za chwilę. Całe szczęście się bardziej na tuszowaniu rzęs skupiać nie muszę, ponieważ tak jak powiedziałam, będę przyklejała moje ukochane rzęsy z Ardell, które właśnie dzisiaj rano jeszcze zaczynałam nagrywać tutaj, to musiałam trochę podczyścić, no bo one nie są w złym stanie, tylko po prostu wiecie, jak się jednego dnia porządnie ich nie wyczyści, no to potem właśnie ciężko jest je ogarnąć. Dobra, te rzęsy mi się muszą teraz trochę wysuszyć, więc ja w międzyczasie mogę zrobić coś innego. Mogę się zastanowić, co nałożyć na usta i mogłabym nałożyć moją ulubioną pomadkę z Golden Rose, którą sobie przygotowałam, ale ona nie ma ciepłego koloru, więc idę po drugą. Dobra, mam, tu sobie śpiewałam kolor 01, którego na początku nie lubiłam, a teraz do tego makijażu wydaje mi się być idealny. Niestety kolor ten, właśnie 01, on nie wygląda korzystnie w zbliżeniu na usta i to jest masakra, bo naprawdę wygląda bardzo niekorzystnie. Po pierwsze, on nie ma dobrego krycia już za pierwszym nałożeniem go, a nie można też za bardzo go za dużo nałożyć, w ogóle tych pomadek matowych nie można zbyt wiele nałożyć, ze względu na to, że wiecie, to później po prostu te usta będą wyglądały jak taki
skiszony, rodzyn, więc to nigdy nie wygląda dobrze. Dlatego ja ogólnie strzegę się przed tym, żeby chcieć to jakoś nadrobić. No, ale jak się zastanawiacie ogólnie nad cieniami do powiek, to naprawdę nie zastanawiajcie się, bo moim zdaniem Zoeva to jest taka firma, na której się nie zawiedziecie. Jedyna kwestia jest taka, że... Aha, teraz jeszcze używam kredki na linię wodną z My Secret Touch Cool w kolorze jakimś tam zodiakowym. No i jeżeli... Jedyne co, no to kwestia jest taka z cieniami Zoeva, że musicie się po prostu zastanowić nad tym, jakie kolory Wam pasują lub osobom, którym chcecie kupić taką paletę. A tak poza tym to się nie zastanawiajcie, bo wszystkie te palety, które ja mam, to one mają po prostu taką mega pigmentację. Zresztą sami jak widzicie, że to są cienie, które po prostu wyglądają idealnie, więc tutaj to są moje totalnie ulubieńcy ever. Dobra, no po raz 15 wstałam, aby zobaczyć, czy mi się wszystko nagrywa. I teraz wzięłam sobie klej z Ardell Lash Grip, który jest dla mnie idealnym zamiennikiem kleju z Inglota Duo. I tego kleju używam właśnie od momentu, kiedy z Inglota wycofali ten taki w tubce. To ja właśnie używam tego z Ardell Lash Grip i jestem bardzo zadowolona. On też nawet lepiej wypada cenowo, bo on chyba kosztuje 15 zł, a tamten kosztował chyba 25, no więc jest całkiem gicio. No i używam oczywiście rzęs z Ardell Wispies Black, to jest mój ulubiony model i akurat do mojej budowy oka on się nadaje na co dzień idealnie. No i rzeczywiście tak jest, jak same widzicie, że to zajmuje dosłownie chwilę. Tyle tylko, że po prostu trzeba, wiadomo, no, jak nigdy nie używałyście rzęs i teraz nagle chciałobyście to zrobić 5 sekund, to tego nie zrobicie w 5 sekund. Najpierw musicie sobie poćwiczyć, jak to przykleić do swojej budowy oka, bo to też ma znaczenie, że na przykład macie długie swoje rzęsy czy krótkie, bo czasami jest tak, że własne długie rzęsy mogą być problemem. Więc dlatego trzeba sobie poćwiczyć, ale jak już poćwiczycie, to spokojnie to zajmuje chwilę. Zobaczcie, jaka jest różnica między jednym okiem a drugim, tym, które jest malowane tylko tuszem, a tym, które ma też przyklejone sztuczne rzęsy. No po prostu makijaż wygląda zupełnie inaczej. W międzyczasie tym się jakiś glut zrobił na rzęsie. Jeżeli chodzi o makijaż twarzy, to test podkładu jeszcze się pojawi, ale wstępnie same widziałyście, jakie ten podkład ma krycie. Jeżeli chodzi o bazę, to bardzo ją lubię, ona bardzo utrzymuje twarz w super nawilżeniu przez cały dzień i moim zdaniem też świetnie utrwala nakładany później podkład. Jeżeli chodzi o puder sypki, to ja aktualnie używam tego z Ben Nye, bo skończył mi się ten Vivo Fixing Powder, ale Vivo Fixing Powder nadal jest moim ulubieńcem, jeżeli by ktoś pytał. Jeżeli zaś chodzi o tusz do rzęs, to akurat tutaj mam ten z L'Oreal Faux / Wings Sculpt, ale to jeszcze nie jest taki najlepszy ever tusz do rzęs, jak miałam, bo ten najlepszy ever był z Pupy, ale mi się już skończył, z firmy Pupa. Jeżeli chodzi o brwi, to były to produkty z Golden Rose i to były te dwa flamastry do brwi, które się nazywają Golden Rose Longstay Liquid Brow Liner, plus do tego był ten żel utrwalający, który się nazywa Longstay Brow Styling Gel. No i na ustach wylądowała pomadka numer 1 z serii Liquid Matte Lipstick, jeżeli chodzi również o firmę Golden Rose, w kolorze 01. I ten kolor pasuje do tego makijażu, ponieważ jest ciepły i bardzo taki orzeźwiający cerę. Natomiast jeżeli chodzi o samo jego wykończenie tego koloru konkretnie, to niestety szału nie ma, dupy nie urywa. Staniki nie latają, ponieważ on nie daje 100% krycia i może uda mi się to Wam pokazać w zbliżeniach. Ponadto też wygląda na ustach wyjątkowo sucho, więc nie jest tak fajny jak wszystkie inne kolory z tej serii. Jeżeli chodzi o rzęsy, to oczywiście jak zawsze ukochane Ardell Wispies Black oraz klej do rzęs Ardell Lash Grip, który jest świetnym zamiennikiem kleju Duo. Jakby ktoś szukał zamiennika w postaci tubki, a nie w postaci takiej, jaka jest nowa seria teraz z Duo, czyli że nakładacie takim specjalnym nakładaczem sobie właśnie produkt. No i to w sumie jest tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi o mój makijaż ulubieńcami. Aha, jeszcze nie pokazałam, jeszcze Wam nie napomknęłam teraz w podsumowaniu o produktach do konturowania twarzy. Ja używam właśnie już zajechanych naprawdę produktów. Jest to Vibo, paletka Free Step Perfect Face oraz browser z Bahama Mama, który
bardzo fajnie ożywia naszą cerę oraz bardzo fajnie też delikatnie podkreśla kontury twarzy. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, czy taki filmik pogadankowy, luźny, trochę śmieszny Wam się podobał. Dajcie znać, czy lubicie w moim wykonaniu takie właśnie makijaże na luzie, bez spiny, które nie są typowymi tutorialami, jak coś zrobić, bo ja nie jestem żadnym specjalistą, który Wam ma mówić, jak macie coś zrobić. Więc dajcie mi znać, jeżeli takie filmy Wam się będą podobać, to oczywiście będzie takich filmów więcej. Bardzo się cieszę, że mogłam właśnie sobie coś dzisiaj zmalować, bo jest to tak już bardzo chciałam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze ulubione kosmetyki, jeżeli chodzi o makijaż właśnie i na co dzień, i od święta, i ogólnie po co po prostu najczęściej intuicyjnie sięgacie, jeżeli macie wykonać makijaż, niezależnie od okazji. Dajcie też znać, czy ten makijaż Wam się podoba, jestem bardzo ciekawa, mi się bardzo podoba. A ja dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Ciao! Just to see you smile, here's your big mistake.